zdarza się oczywiście, że patrycy fani w galeriach handlowych, chociaż nie pokazuję się w galeriach handlowych za często, bo nie przepadam po prostu za galeriami, ale nigdy jakoś tego nie odbieram jakoś tak w zły sposób. W sensie raczej jak ktoś w jakiś sposób przeszkadza, a zdarza się tak niestety też, co prawda rzadko, że ktoś przeszkadza, na przykład podchodzi i robi sobie zdjęcia kijem, albo robi mi zdjęcia z ukrycia, nie wiadomo, nie wiem, w sensie nie rozumiem tego trochę. Ja tak zawsze jak czyli tutaj teraz taka uwaga do wszystkich naszych widzów, nie róbcie tak. Fajnie jest chyba po prostu podejść, pogadać. Nie, no właśnie, podejdźcie, pogadajcie. Ja zawsze mam dużo czasu. Zawsze, dobra, nie zawsze mam dużo czasu, ale teraz mam dużo czasu, to teraz mogę powiedzieć, że teraz mógłbym gadać z wami godzinami. Zresztą fani wiedzą, ja to mówię nieraz, wszyscy mówimy to nieraz, że dla nas fajniejsze jest po prostu podejście, zrobienie sobie zdjęcia, jeżeli chcecie, i pogadanie po prostu, a nie jakieś tam dziwne takie zachowania. No to zawsze to tak, ja też tak rozumiem po prostu innych ludzi, bo też jak widziałem jakieś schodne osoby, które tak do tej pory jest, tak jak widzę. Znaczy wiesz, to na pewno jest zawstydzenie, więc tak, wiesz, tak. Trzeba mieć jednak sporo odwagi, żeby się przemóc, żeby podejść do tej osoby, żeby się przełamać. Tak, ja to znam, bo właśnie nawet na rynku polskim muzycznym jestem ogromnym fanem Margaret. I zawsze kiedy widzieliśmy się z nią, a zdarzało się tak jakby dosyć często na wszystkich tych galach albo jakichś imprezach właśnie muzycznych, to chłopcy po prostu, ja starałem się zachować spokój, zawsze właśnie nie podchodzić też jak już tak po zdjęcie, zrobiłem to raz, jakby już więcej tego nie zrobiłem. A widzieliśmy się z nią kilkukrotnie, a chłopcy zawsze, Tomek, zobacz, także to ja starałem się zachować spokój, ale totalnie im to nie wychodziło, bo chłopcy zawsze dodawali swoje. Ale no, już się poznaliście się już w końcu? Już... Tak, znaczy tak, oczywiście, tak, jakby, tak, w sensie... Czyli już Margaret zdaje sobie sprawę... Twojego, powiedzmy, fanatyzmu. Wydaje mi się, że właśnie nie zdałaś sobie sprawy z tego względu, że ja tego tak nie... W sensie ja nie chciałem pokazywać tego, bo jakby bardzo ją cenię za muzykę, w szczególności za muzykę. I nie chciałem, żeby... W sensie nie chciałem, żeby o tym wiedziała z tego względu, że jest to dla mnie takie... taka też ważna... Jakby jest też różnica pomiędzy Margaret a jakby Gosią. Więc ja jestem fanem Margaret i jakby w sensie nie chcę teraz, trochę się zagubiłem, ale jakby wiem co chcę powiedzieć, już mówię. Jest różnica pomiędzy Margaret i Gosią i nie chciałem, żeby Gosia wiedziała, że jestem jej fanem z tego względu, że po prostu jest to dla mnie takie dosyć ważne w środku dla samego siebie. I nie chciałem robić jakby jej takiej niekomfortowej sytuacji po prostu, bo jednak na wszystkich tych galach i koncertach jest bardzo dużo fanów i jakby każdy z nas sobie ceni prywatność. My również dużo sobie cenimy prywatność przed koncertami, po koncertach. Dlatego jakby nie chciałem, żeby poczuła, że tutaj jakby jest na, nie wiem, gdzieś na backstage'u, jakiś ma swoją jakby teraz chwilę prywatności, a ja tutaj takich fan po prostu przychodzę, pomogę.